10 największych stadionów na świecie, było największych stadionach w Polsce, było najdroższych stadionach na świecie, było też o najładniejszych polskich stadionach, a teraz o największych stadionach na świecie. Lista szybko stanie się nieaktualna z powodu powstających w Kairze stadionów, ale sprawdźmy stan na czerwiec 2019 roku i zaznaczam jest wiele rankingów i niektóre się różnią, ponieważ są różne podania, jeśli chodzi o liczbę miejsc na stadionach. Także jeśli są jakieś małe odstępstwa od normy, no to możliwe, tak po prostu. Stadion Narodowy Buki Dżalil. Wielofunkcyjny stadion w Buki Jalil, niedaleko stolicy Malezji Kuala Lumpur. Wyposażony jest w bieżnię lekkoatletyczną i zadaszone trybuny dla 87 411 widzów. Jest częścią Narodowego Kompleksu Sportowego. Sukan Negara został wybudowany w latach 1992-1997 z myślą o igrzyskach wspólnoty narodów 1998 był także jedną z aren piłkarskiego Pucharu Azji 2007. Stadion Bung Karno wielofunkcyjny stadion w Dżakarcie, stolicy Indonezji. Pojemność stadionu wynosi 88 300 6 widzów. Swoje mecze rozgrywa na nim drużyna Persia-Dżakarta. Pod trybunami obiektu mieszczą się m.in. sale sportowe do ping-ponga, sztuk walki, podnoszenia ciężarów, squasha, bilarda, zapasów oraz boksu. Wybudowano go w latach 1960-1962 i mógł wówczas pomieścić ponad 100 tysięcy widzów, jednak wynikało to z tego, iż zamiast krzesełek posiadał ławki. Był jedyną z aren piłkarskiego Pucharu Azji 2007. Przed turniejem przeszedł modernizację, podczas której m.in. wymieniono właśnie ławki na krzesełka zmniejszając tym samym pojemność. Stadion Wembley. Stadion sportowy znajdujący się w Londynie w dzielnicy Wembley. Jest narodowym stadionem Anglii i powstał w miejsce Starego Wembley który stał w tym samym miejscu od 1923 roku do 2003 roku. Nowy Wembley otwarto w 2007 roku, a pierwszy mecz na nim odbył się 24 marca 2007 roku. Jego pojemność to 90 tysięcy miejsc, dzięki czemu stanowi on drugi co do wielkości stadion w Europie. Jest jednym z najnowocześniejszych obiektów tego typu na świecie, a jego właścicielem jest The Football Association. Mecze na Wembley rozgrywa Prezentacja Anglii w piłce nożnej mężczyzn. Ponadto odbywają się tu mecze finałowe Pucharu Anglii i Pucharu Ligi Angielskiej, wyścigi, mecze obu odmian rugby i futbolu amerykańskiego oraz imprezy muzyczne. Oprócz tego na Wembley zorganizowano mecze piłkarskie letnich igrzysk olimpijskich 2012 oraz finał ligi mistrzów w 2011 i 2013 roku. Na murawie stadionu odbyły się m.in. koncert for Diana. Live Earth oraz koncerty Michaela Jacksona, George'a, Michaela Take That, U2 Madonna i Eda Shirana. 28 października 2007 roku odbył się tu pierwszy w historii poza terytorium Ameryki Północnej oficjalny mecz Amerykańskiej Ligi Futbolowej NFL. Zmierzyły się ze sobą drużyny New York Giants i Miami Dolphins. Rose Bowl ten stadion jest tak piękny, szkoda, że tak mało o nim słychać. Stadion sportowy w Pasadenie w Kalifornii w USA. Stadion został zaprojektowany przez Myrona Hunta w 1921 roku. Zbudowany w latach 1921-1922, a do użytku oddany 1 stycznia 1923 roku. Jest w stanie pomieścić 92 524 osoby. 18 czerwca 1988 roku na stadionie odbył się koncert. Depeche Mode, podczas którego nagrano album 101. W 1994 roku odbył się tam finał Mistrzostw Świata w piłce nożnej. First National Bank Stadium, wielofunkcyjny stadion w Johannesburgu w LPA, może pomieścić 94 736 widzów, jest największym stadionem w Afryce i jednym z największych na świecie. Odbył się na nim m.in. finał Mistrzostw Świata w piłce nożnej w 2010 roku oraz oficjalne nabożeństwo żałobne po śmierci Nelsona Mandeli. Od momentu otwarcia stadionu w latach 80. nosi on nazwę FNB Stadium. Jest to wynikiem umowy sponsorskiej zawartej między właścicielem stadionu a bankiem First National Bank. Jedynie w okresie Mistrzostw Świata w piłce nożnej w 2010 roku, z uwagi na narzucenie przez FIFA ograniczenia dotyczącego posługiwania się nazwami związanymi z ze sponsorami posługiwano się określeniem Soccer City. Stadion Azadi jest to stadion narodowy Iranu mieszczący się w stolicy państwa Teheranie. Powstał w 1971 roku. Na stadionie swoje mecze rozgrywa drużyna Persepolis Teheran, Estekhal Teheran, reprezentacja Iranu w piłce nożnej, a także drużyny żeńskiej Piłki Nożnej. Stadion przeszedł renowację w latach 2002-2003. Jego aktualna pojemność wynosi około 100 tysięcy widzów. Przed renowacją na stadionie mogło zasiąść około 120 tysięcy widzów. Początkowo stadion nosił nazwę Imr Stadium na cześć ostatniego szachin szacha Iranu Mohameda Reza Palwiego. Jednak nazwę zmieniono na obecną w 1979 roku po irańskiej rewolucji islamskiej. Camp Nou, stadion piłkarski w Barcelonie, w Hiszpanii, na którym są rozgrywane mecze FC Barcelony. Jego trybuny mieszczą 99 354 osoby, czyniąc go największym piłkarskim stadionem w Europie i jednym z największych na świecie. UEFA sklasyfikowała stadion na 5 gwiazdek, jako że arena spełnia najwyższe standardy konstrukcyjne. Na stadionie rozgrywane są mecze reprezentacji Katalonii w piłce nożnej, a niegdyś rozgrywane były także mecze reprezentacji Hiszpanii. Od kilkunastu lat reprezentacja Prezentacja Hiszpanii tam nie występuje. Jest to nieoficjalnie spowodowane względami politycznymi, bo jak wiemy, Katalonia z Hiszpanią jest w stanie powiedzmy wojny. No, Katalonia jest okupowana przez Hiszpanię. Estadio Azteca, czyli stadion Azteków. Stadion piłkarski w Meksyku, jeden z największych na świecie. Dwukrotna arena finałów Mistrzostw Świata. Właścicielem stadionu jest meksykańska grupa medialna Televisa. Estadio Azteca został wbudowany na letnie Igrzyska Olimpijskie w 1968 roku. Rozgrywano na nim spotkania turnieju piłkarskiego. Jego projektantem był Pedro Ramirez Vazquez. Pierwsze spotkanie na nowym stadionie odbyło się 29 maja 1968. 66 roku. W tym dniu klub Ameryka zremisował z Torino FC 2-2. do 2. W 1970 roku stadion był jedną z aren mistrzostw świata 1970. Odbyło się na nim 10 spotkań, w tym mecz finałowy Brazylia-Włochy wygrany przez Canarinos 4-1. 16 lat później na Azteca rozegrano 9 meczów mistrzostw świata 86, w tym ponownie finał. Tym razem Argentyna-Niemcy wygrany przez Argentynę 3-2. Sutlake Stadium, stadion piłkarski do 2011 roku największy na świecie, znajduje się w Kalkucie w Indiach. Został otwarty w 1984 roku i mógł pomieścić 120 tysięcy osób. Po renowacji w 2011 roku 80 tysięcy. Mecze rozgrywa tu reprezentacja Indy w piłce nożnej. Oprócz rozgrywek piłkarskich na stadionie odbywają się też zawody lekkoatletyczne oraz koncerty i wydarzenia kulturalne. W 1987 roku Sad Lake Stadium był areną Igrzysk Azji Południowej i o ile faktycznie stadion aktualnie powinien polecieć nieco w dół na tej liście, to na kluczowych wydarzeniach sportowych miał tę pojemność największą na świecie. Z tego względu umieszczam ten stadion na miejscu drugim, ponieważ jeśli będziecie szukać informacji o tym stadionie, będą one pochodzić zazwyczaj z jakichś turniejów, a na tych turniejach ten stadion właśnie był jeszcze największym stadionem na świecie. Stadion 1 maja, największy stadion na świecie pod względem pojemności, znajduje się w stolicy Korei Północnej. Jego oficjalna pojemność to 150 tysięcy miejsc siedzących. Na stadionie tym mecze rozgrywa reprezentacja Korei Północnej w piłce nożnej oraz odbywają się parady i pokazy. Stadion został oddany do użytku w 1989 roku. Dzięki za obejrzenie do końca. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzu, o czym chcielibyście kolejną dyszkę. Zapraszam Was również na kanał Inwigilator, gdzie ruszył serial Inwigilator 2030 poświęcony apokalipsie zombie, a raczej jest to taka satyra na polską politykę, kiedy ten serial, pierwszy odcinek, osiągnie 5000 wyświetleń. Myślę, że ruszę z drugim odcinkiem. Zapraszam również na Światową Historię, gdzie regularnie dodaję filmy. Cześć!